Dzień dobry, słuchajcie, witam się z Wami w dzień tygodnia, sobotę, tak, dzisiaj mamy sobotę, pewnie trzymam krzywo telefon, ale to chyba z wrażenia, słuchajcie, właśnie odwiedziła mnie Domi, także pokażę Wam coś, co do mnie przyszło, ale co już rozparcelowałam, nie mogłam się doczekać, gdyż właśnie pokazywałam też Dominicę. Tak, dzisiaj, słuchajcie, mam taki fajny dzionek, dlatego że fajnie się zaczął, gdyż właśnie przyszła do mnie rzecz, która była właśnie tworzona przy współpracy. Czekajcie, postawię się tu. Możesz, Daisy, wziąć ogon jakby? Jakbyście tu, no... Daisy, tu telefon mój jest. Możesz? Możesz? Czy ty możesz jakby teraz nie próbować się tu ze mną bawić? Tak? Malusku. No nie, ona nie może przestać, ona musi tu szarżować. Tak? Musisz? Nie musisz. No, także słuchajcie, doszła do... O, widzę, że będzie prześwit. Czekajcie. Przymknę drzwi. Koty siedzą, ja zakupiłam jeszcze, słuchajcie, znaczy odkupiłam, patrzcie, takie fajne dwa stoliki, o nich Wam mówiłam, właśnie odkupiłam je od Dominiki, takie marmurkowe, fantastyczne, będą mi się tutaj świetnie, słuchajcie, będą mi świetnie służyć na laptopa właśnie tutaj, bo ja nie mam za bardzo jak się postawić i tak naprawdę, to zobaczcie, w jakich warunkach polowych ja Wam tutaj obrabiam, edytuję filmy. No, tak, na coffee table wszystko tutaj leży, a oprócz tego jakiś subwoofer, a tam jeszcze jakieś kable, także masakryto. Co to za drzwi są tu otwarte? A, drzwi są otwarte. No, także słuchajcie, właśnie przyszła do mnie rzecz, którą, znaczy najpierw dostałam maila, oczywiście, czy chciałabym skorzystać, że byłoby mi bardzo miło, jakby mogli uwiecznić moje jakieś szczególne momenty. Odezwała się do mnie strona Labilab, na pewno to kojarzycie, słuchajcie, ja już ich kojarzyłam gdzieś skądś w ogóle z internetu. Zobaczcie, co do mnie dotarło. Ta-da-da-da. Zamówiłam Labibook, Share Your Love by Labilab, bardzo proszę. Tak ona wygląda. To jest format bodajże chyba, zaraz Wam nawet może powiem, może od czego zacznę. To jest strona, na której możecie tworzyć swoje albumy. Macie tu wprowadzenie w Labilab, wiemy, że ważne momenty w życiu trzeba uwieczniać i właśnie po to jesteśmy. Chcemy, aby Twoje wspomnienia i emocje zostały nie tylko w sercu, ale i na papierze. Dlatego Labilab tworzą ludzie z pasją, pełni energii, lubiący swoją pracę i siebie nawzajem. Wiemy, że nic nie dzieje się bez przyczyny i to, że teraz czytasz te kilka słów, to także nie przypadek. Zostań więc z nami na dłużej i pozwól nam towarzyszyć Ci w najważniejszych momentach Twojego życia. Taki mamy wstęp, jeżeli chodzi o tą stronę. Ja teraz odwrócę Wam za chwilę kamerkę, pokażę Wam, jak wygląda ta strona, co możecie na niej sobie zamówić, a później przejdziemy do króciutkiego obrazu i słuchajcie, tego, co ja zamówiłam. Okidoki, mam nadzieję, że będzie to tutaj wyraźnie widać. Bardzo proszę. Jest o nas, jest regulamin, jest kontakt. Podziel się historią. Mam nadzieję, że będzie tylko dobrze widać. Zobacz, jak to działa. Macie przeżywaj, wywołuj, pamiętaj. Poznaj nasze produkty i tutaj mamy albo albumy, albo zdjęcia kwadratowe, albo zdjęcia tradycyjne. I teraz tak, ja mam wybrany album, macie tutaj do wyboru, słuchajcie, Labibook i są zdjęcia, 50 zdjęć w formacie 10x16,5, czyli 10x15, to jest ten rozmiar i wybieracie 50 zdjęć w cenie 24,99, mówię w złotówkach. Następny to jest Labibook Classy i tu wybieracie 50 zdjęć. Spośród wielu okładek na pewno każdy wybierze coś dla siebie, wybieracie sobie, tu jest możliwość wybrania okładki, 50 zdjęć i tutaj macie format też 15x20 chyba jeden, czy jakoś tak to był ten, za 50 zł i to jest dokładnie mój album, to jest album, który ja wybrałam i za chwilę Wam go pokażę, oraz Labibook Premium i tutaj macie za 100 zł 50 zdjęć w formacie 20x32. Sztywna okładka, 50 drukowanych na wysokiej klasy papierze zdjęć. No, także to jest fajna opcja na przykład na prezent. Więc mamy tutaj zamów teraz, bardzo proszę, Labibook Classy.
I to jest dokładnie ten mój. I teraz na czym to polega? Przyciągacie tutaj zdjęcie, tutaj robicie przeglądaj dysk, wyskakują Wam, zobaczcie, zdjęcia. Wasze tutaj, powiedzmy, że wszystkie foldery i przeciągacie, klikacie zdjęcia. One pokazują Wam się tutaj na dole. Tu macie wylicznik. Wybrałeś 0 z 50 zdjęć, czyli będzie Wam przeskakiwać. Wybrałeś 1 z 50 zdjęć i tak aż do 50. Potem robicie dalej, dalej, dalej. Tam będziecie miały opcję, słuchajcie, kadrowania zdjęcia. Jeżeli chcecie wykadrować sami swoje zdjęcie, no bo będziecie musieli to zrobić, no to też to robicie. Potem dalej, dalej i przechodzicie aż do koszyka do płatności. A propos płatności, słuchajcie, będzie kod, wiadomo. Będzie dla Was kod, także mega się cieszę. Tu mamy zdjęcia też kwadratowe. Możemy, o, bardzo proszę. Mamy małe kwadraty. Takie malutkie kwadraciki, które podbijają serca, idealne dla zdjęć Instagramowych. I macie tutaj ilość zdjęć 30, 60, 90 w formacie 80 na 80 milimetrów, czyli 8 na 8. I cena 29,99. Fotokwadraty rozmiar S. Mamy tutaj też 10 na 10 i to jest 10, 20, 30 zdjęć za 10 zł. Dalej, to są fotokwadraty rozmiar M i to jest 15 na 15. Macie opcję 10, 20, 30 zdjęć za 25 zł oraz fotokwadraty rozmiar L i to jest 20 na 20. To już są takie sporawe, słuchajcie, zdjęcia. No i to jest 10, 5, 10, 15 zdjęć za 25 zł. Także muszę Wam powiedzieć, że ceny są naprawdę super, super, bo są po prostu niskie. No i zdjęcia tradycyjne, to już nie muszę nic mówić, bo wydaje mi się, że takie zdjęcia to drukujemy sobie wszędzie, na każdym stoisku, gdzie drukują zdjęcia. Także te dwie opcje są naprawdę ciekawe i fajne, czyli opcje zdjęć kwadratowych lub albumów. A teraz pozwólcie, że odwrócę kamerkę i pokażę Wam mój album. Uwaga! No i okidoki, słuchajcie. Więc mój albumik przyszedł w takiej postaci. Teraz Wam pokazuję prawie, że od początku, tylko tutaj otwarłam. Wiecie, co chodzi? Sorry, ale chyba katar mnie jakiś bierze, także mogę co chwilę kichać. Tak to wygląda. Ja nie wiedziałam za bardzo, jak się to otwiera, bo chciałam wysunąć ten album, ale on się nie wysuwał właśnie, tylko trzeba było u góry tutaj otworzyć. No i to właśnie tak też uczyniłam, czyli otwieramy. Tak to wygląda. Tutaj mamy karnecik, dostałam karnecik. Dziękujemy za zamówienie, wykonanie dla Ciebie Labibooka. Na zdrowie! Labibooka to była czysta przyjemność, także bardzo mi miło, bo dla mnie było przyjemnością po prostu móc skorzystać z takiej oferty. Oto specjalny kod zniżkowy dla Twoich obserwujących. Aga Cosmetic Candy 20 i to daje Wam 20% zniżki do 17 października. Także ja postaram się ten filmik zedytować i dać go Wam jakoś w miarę wcześniej, po to, żebyście mogły sobie skorzystać, słuchajcie, z tej zniżki. I też dzisiaj jeszcze zakomunikuję to na Instagramie. Także tak wygląda, słuchajcie, album. Bardzo fajnie jest wykonany, bardzo mi się podoba. Wybrałam sobie okładkę z napisem Moments, no bo to są moje. W tym albumie są moje takie szczególne momenty. Nie będę się rozdrabniać, dlaczego takie zdjęcia wybrałam, ale możecie tylko być pewni, że są to takie momenty, takie chwile w moim życiu, naprawdę coś znaczące dla mnie, tak personalnie, osobiście. A niektóre po prostu dlatego, bo to były po prostu fantastyczne chwile. Widzę, że zaczęło się od tego zdjęcia, które w sumie wybrałam pierwsze, dlatego że tutaj możecie ustawiać sobie kolejność zdjęć pod koniec. Ja tego nie zrobiłam, ja to pominęłam, więc te zdjęcia u mnie będą tak porozrzucane tak naprawdę, nie momentami, nie latami. Natomiast i tak mi się ta forma podoba, bo tak jak mówię, tu nie liczy się, słuchajcie, chronologia, tutaj liczą się te momenty, więc pierwsze zdjęcie, zobaczcie, jakiej jest jakości. Zdjęcia wszystkie moje są wykonywane telefonem, to od razu zaznaczam, nie żadnym aparatem, więc możecie zobaczyć, jak wygląda jakość zdjęć. Naprawdę super ekstra i opcja jeszcze tej fotoksiążki jest na tyle fajna, że mamy tutaj takie, widzicie, takie te miejsce, gdzie możemy sobie te zdjęcia wyrwać, obciąć i włożyć w ramkę, jak nam się znudzi, że jest w książce. Także też to jest fajna sprawa. Papier jest naprawdę bardzo porządny i jest to papier taki śliski, jak widzicie, on się tak. Widzicie? Śliski. Tutaj kolejny mój moment, jaki uwieczniłam. Jestem ja i jest moja psia Piła. Także jest Kasia. I te zdjęcia, słuchajcie, z Kołobrzegu z tego roku. Zrobiłyśmy serducho.
Tutaj jest kolejne zdjęcie, które mi się bardzo po prostu podoba i uznałam, że musi ono być w albumie. Jest tutaj mój synek. Jesteśmy w porcie. To były w ogóle fantastyczne wakacje, słuchajcie, spędzone w Polsce. Kolejne zdjęcie. I to jest zdjęcie w Kołobrzegu. Widok na praktycznie Kołobrzeg, na ratusz, na ratusz i na katedrę. Bardzo fajne. Kolejne cudowne zdjęcie. Uwielbiam po prostu to zdjęcie, słuchajcie. Tutaj jesteśmy razem. No w większości przypadków teraz spędzaliśmy te wakacje we dwoje, bo Oli była u taty. Kolejne zdjęcie, które bardzo lubię. To jestem ja. To jest podobne zdjęcie tutaj do tego, co Gracek miał. Dalej kolejne zdjęcie, słuchajcie. To są wakacje sprzed tamtego roku. Sprzed tamtego roku, słuchajcie. I nasz chyba drugi, czy tam pierwszy, czy drugi spacer. Pojechaliśmy do Puerto Calero. Zawsze tam jeździmy. Tam poszliśmy właśnie na lody. Usiedliśmy sobie na chwilę. Kolejne zdjęcie. To było też zdjęcie z współpracą, ze strojami kąpielowymi z Dress Lily, o ile dobrze pamiętam. Także takie foto. Kolejne zdjęcie. Mamy tutaj Gracka. Bardzo lubię to zdjęcie. Kolejne zdjęcie, kolejna fajna chwila z synkiem. Ta-da! Naprawdę super, uwielbiam te zdjęcia, słuchajcie. To są takie wybrane zdjęcia, które do mnie po prostu coś mówiły. Nasze wspólne wakacje, więc nie mogło zabraknąć Oliwki. Pewnie jak zwykle będzie uważała, że mama, ja tam wyszłam nie tak, nie dawaj tego, ale już za późno. Kolejne zdjęcia, jakie wybrałam, bardzo lubię to zdjęcie i bardzo lubię w ogóle ton. Tą sesyjkę taką, można by było powiedzieć, którą robiłam sobie właśnie tam. Przepiękny widok, przepiękne zdjęcie. Uwielbiam po prostu to zdjęcie. I znowu tutaj było to, tutaj jechaliśmy, słuchajcie, zrobić. To jest Mirador del Rio? Jakoś to się tak nazywało, już nie pamiętam, nie chcę przekręcić. A w każdym razie tam byłam robić właśnie sesję do, no sesję ze współpracą z Dress Lily, czyli ze strojami. I to są dwa takie moje, powiedzmy, że najulubieńsze zdjęcia z tamtej sesji, więc nie mogło ich zabraknąć. Dalej bardzo fajny moment, tutaj akurat jest na, to jest na, no powiedzcie mi gdzie, na Portobello nad morzem, tu w Edynburgu z Krzysiem byłam, z dwoma Krzyśkami byłam, no i to było nasze szaleństwo. No i tutaj mamy oczywiście zdjęcie z Krzysiem, czyli to jest właśnie mój najlepszy przyjaciel tutaj od lat po prostu. Także nie mogło Krzysia zabraknąć. Krzysiu nie lubi być fotografowany, nie lubi być nagrywany, więc to jest taki w sumie jeden z niewielu momentów, który udało mi się w ogóle jakkolwiek go uchwycić, żeby po prostu go mieć koło siebie na forever. Tutaj mam zdjęcie ze współpracą właśnie z Dress Lily. Zrobiłam sobie takie ze współpracą. Tutaj po prostu to zdjęcie dlatego wzięłam, bo po pierwsze jest fajne, tutaj robiłam dla Was specjalnie tło. Jestem tutaj w sweterku z Shein i nagrywałam Wam jakiś filmik, także bardzo lubię to zdjęcie. Po prostu mi się bardzo podoba, jak na nim wyszłam. Social Eras z Abeatis, również współpraca. Tutaj macie z tym strojem takim sportowym. To jest taka moja pamiątka po prostu YouTube'owa. Shein oczywiście, współpraca z Shein już chyba ponad 2 lata. Tutaj mam zdjęcie z Karolcią w naszych tych takich samych bluzkach, które sobie sprawiłyśmy. Także bardzo, bardzo lubię to zdjęcie. Jest dla mnie też takie szczególne. Kolejne zdjęcie z Karolcią. Ostatnio bardzo w ciągu tego roku się, słuchajcie, zbliżyłyśmy z powrotem. O wiele bardziej niż kiedyś, jak jeszcze tu mieszkałam. Że strasznie się zżyłyśmy. I to jest takie lekko przerażające, bo ja już sobie na przykład nie wyobrażam, aby zabrakło Karolci obok mnie. Także tak. Kolejne super zakończenie naszego w sumie sezonu, jeżeli chodzi o festiwal w Edynburgu. Super moment. Nie mogło zabraknąć oczywiście Madzi. Nie mogło zabraknąć Madzi. To było moje pierwsze spotkanie z Madzią, poznanie jej. Poszłyśmy razem na event beauty do John Lewisa, także uwielbiam też ten moment i te zdjęcie i w ogóle tak, to był początek naszej znajomości. Tutaj w końcu możecie zobaczyć Dominikę. Dominika to jest kolejna moja wsia wsiła. Dalej nie mogło zabraknąć Moni oraz Beci.
To jest z naszego spotkania we Wrocławiu, mega, na Starym Rynku, także naprawdę super moment. Dalej mam zdjęcie z moim chrześniakiem, mojego brata synek z Londynu, moja córcia i ja. To były wakacje, kiedy zabrałam go ze sobą do Kołobrzegu. Wiem, tu będzie ogromne zdziwienie, kto to, co to, o co chodzi. Mam tutaj znowu dwie dziewczyny, słuchajcie, które poznałam poprzez YouTube'a, jak mieszkałam w Anglii. I mam tutaj Gosię i mam tutaj Monię. Także dziewczyny, musiałam uwiecznić, sorry. Tutaj moje zdjęcie pamiątkowe, bardzo lubię to zdjęcie. Aga Cosmetic Candy, z racji tego, że już tej nazwy kanału nie ma, ale jest dla mnie ona taka specjalna, bo dzięki niej po prostu poznałam bardzo wiele osób. Tak naprawdę to od tego zapoczątkowałam, więc tego zdjęcia nie mogło jakby tu zabraknąć. Bardzo je lubiłam zresztą, więc uwieczniłam moment z moim kanałem. Dalej mamy Kasię, kolejna osoba, którą, czyli trzecia osobka, którą poznałam poprzez YouTube'a, mieszkając w Anglii. Sorki, tutaj mam zdjęcie z Kotwicy Kołobrzeg z meczu. Zawsze jak jestem, to zawsze z tatą chodzimy na mecza, więc to już jest taki nasz rytuał, więc też postanowiłam to uwiecznić, żeby tutaj to było. Tutaj moje mieszkanie tymczasowe i taki fajny okres w sumie w moim życiu, o którym się nie będę tu rozwodzić, ale na pewno pamiętacie ten okres. Uwielbiam to zdjęcie, proste, zwykłe selfie, słuchajcie, zrobione z rąsi, jak ja to mówię, telefonem, ale to był taki fajny moment po prostu w moim życiu. To był niby taki mało miły, bo to było z mieszkania tymczasowego po tym całym zalaniu, ale to był naprawdę, to był fajny czas po prostu, taki dla mnie. Dalej fajna fota, bardzo ją lubię, tutaj moje dzieciaczki. Tak to wygląda, także troszeczkę się z Wami podzielę moimi po prostu momentami. Tutaj mamy zdjęcia również bardzo, bardzo fajne, zrobione w... jak się to miasto nazywało? Bo zapomniałam. Nazywała... Nie Chester. Jak Ty się nazywałeś? Zapomniałam. Na cy coś. Dobra, nieważne. Tam jeździliśmy, słuchajcie, na shopping z Tomaszem i dziećmi. I to jest jedno ze zdjęć, tam była taka ściana na parkingu, słuchajcie, z różnymi malunkami różnych osób. No i tu akurat to zdjęcie bardzo, bardzo lubię. A to było drugie ze zdjęć, które bardzo mnie się podobało i które naprawdę bardzo fajnie wyszło. Także takie po prostu pamiątkowe. Zapomniałam, nie crew. Nie wiem, nieważne, nie będę zgadywać. Mniejsza większość, tutaj mam rodziców i mojego brata. Także bardzo proszę, bo chyba nigdy nie widzieliście moich rodziców tak naprawdę. Tutaj zdjęcie, słuchajcie, również dla mnie wyjątkowe. Na pewno każdy z Was pamięta, jak zbieraliśmy pieniążki dla Patrycji. Tutaj Fundacja Światło dla Życia. I podziękowanie. Dzięki Wam, dziś jestem silniejsza i gotowa do walki z chorobą. Dziękuję, Patrycja Sulikowska. Nie wstawiałam zdjęcia w album z Patrycją, Patrycji. Ja z nią osobiście nie zrobiłam sobie zdjęcia, więc też takowego zdjęcia nie mogłam wstawić. No więc chociażby wstawiłam takie zdjęcie, które robione było przez założycielkę fundacji. I podziękowanie od Patrycji dla nas, dla Was, za udzieloną jej wtedy pomoc. Na pewno każdy z Was pamięta ten moment. Dalej, tutaj mam Amelkę i Dominisia. Dominis jest to syn mojego brata, drugi synek. I to jest mój drugi chrześniak. No i Amelka. Amelki nie mogło zabraknąć. Także moja bratanica. Tutaj zdjęcie moich rodziców. Bardzo to zdjęcie lubię. Bardzo ich lubię na tym zdjęciu, jak są tacy weseli. Zawsze takich będę chciała ich w ogóle mieć, wiecie, przed oczami. Więc to zdjęcie musiało tutaj zaistnieć. To jest zdjęcie, było z jakiejś tam imprezy, nie wiem, z wesela czy z czegoś, nie wiem. Mój brat i moja bratowa, również nie mogło tego tutaj zabraknąć, znowu bliskie mi osoby. Tutaj kolejne zdjęcie, dlaczego ono jest? To zdjęcie jest chyba z 2000, słuchajcie, 14, bo to jeszcze byłam przed operacją. To były moje wakacje, po których weszłam w związek z kimś dla mnie takim szczególnym, trwałą pół roku, co prawda ja wtedy nie nagrywałam, więc nie wiecie o tej sytuacji. Nie byłam z Fabianem i to był taki, no to był taki fajny strzał, nie wypaliło z przyczyn takich jakby niezależnych od nas, natomiast bardzo miło wspominam wtedy ten czas.
i te wakacje, ponieważ po tych wakacjach właśnie zaczęliśmy ze sobą być z pewnym osobnikiem. Także tego właśnie, to jest drugie zdjęcie też z tych samych wakacji. Jak widać tutaj szczęście rysowało się na moim fejsie. Może Wam kiedyś opowiem, może nie, nie wiem. Ale to był bardzo wyjątkowe kilka miesięcy w moim życiu. Dalej zdjęcie z imprezy, bardzo lubię to zdjęcie. Współpraca, nie pamiętam teraz, tylko to było z Lovely Wholesale chyba. Chyba Lovely Wholesale. Teraz nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że chyba Lovely Wholesale. Ale to na pewno pamiętacie ten kombinezon, więc będziecie wiedzieli skąd, nie będę szukać. Kolejne moje zdjęcie z Kasią, wyjątkowy moment, teraz tegoroczne 2019. Także naprawdę super czas, nie zeszłoroczne, tegoroczne. No i to jest właśnie też z tamtego okresu, co Wam mówiłam o tych kilku miesiącach takiej szczęśliwości w moim życiu, także to też były właśnie te wakacje. Znowu Puerto Calero? Nie, to nie jest Puerto Calero, to już jest, to już jest Puerto del Carmen. Tutaj zdjęcie też wyjątkowe, uwielbiam to zdjęcie i to są moje dzieciaczki. To jest, słuchajcie, gdzieś z roku 2010-2011. Gracek miał gdzieś półtora roku, około dwóch latek. Oliwia miała wtedy lat 6. Tak, 6, te 5-6 lat. Także super, uwielbiam to zdjęcie. Grazek jeszcze z dyski, słuchajcie. Była bardzo opiekuńcza i do dzisiaj to zostało. No i tutaj jest zdjęcie przełomowe, słuchajcie. To jest czas 2011. Ja i Karola. Ta już się wtedy kumplowałyśmy. Już wtedy, słuchajcie, łączyła nas wyjątkowa więź. Dalej, uwielbiam też to zdjęcie. To jest ten właśnie skwerek, o którym Wam mówiłam i pokazywałam ostatnio. No i oczywiście moje dzieciaczki. Oli z Kolą w ogóle, jaka dumna idzie, że Kolę może pić. Zobaczcie, jak oni wyglądali słodziaszczo. Podobnie byli ubrani. Super czasy, naprawdę. To jest zdjęcie wyjątkowe, szczególne. Tutaj mamy Gracka z moją babcią świętej pamięci. To jest po prostu przecudowna osoba, która na zawsze zostanie w moim serduchu. Wyryta bardzo mocno, bardzo była z nią związana. To była mama mojego taty. No, także... Wiem, że jakość nie jest taka, jaka być powinna. To zdjęcie jest robione w ogóle nie moim telefonem, tylko jakimś starym modelem, ale musiało. Musiało po prostu tutaj być. Babcia musi być w tym albumie. Cudowna osoba. Także to tyle. Co tutaj jeszcze? Dochodzimy do końca. Ostatnie chyba zdjęcie? Nie, przedostatnie. Czekajcie. Z wrażenia, aż mi się zategowało. Przedostatnie moje zdjęcie to jest zdjęcie, słuchajcie, nie wiem, to był rok też 2000, nie wiem... 12, 13, nie pamiętam. W każdym razie, 11, 12 bym bardziej powiedziała. To był jeszcze czas, jak jeszcze z Fabianem byliśmy. Tato nas odwiedził, słuchajcie, tutaj właśnie w Gala, jak jeszcze mieszkałam. Tu jesteśmy koło BM-a, koło TK Maxa, koło Sports Directu, koło McDonalda. Także mój tato nas odwiedził, to jest spacerek. Tak, bardzo szczególny moment, to jeszcze właśnie przed całym tym rozstaniem takim historycznym, słuchajcie, moim. No i podjęciem decyzji o rozwodzie oczywiście. No i tego też nie mogło zabraknąć, jest to po prostu, jest to wzór, motyw, który widniał na moim kubku. I również było to moje takie, może nie logo, ale można powiedzieć, że logo i tło na moim YouTubie, jakie wykorzystałam właśnie przy użyciu wzoru na kubek, który dostałam od Darii. Również wyjątkowy dla mnie moment wtedy w życiu. No i fantastyczna po prostu praca tutaj. No, ten kubek to był po prostu sztos. On jest sztosem do dziś, ponieważ ja do dziś z niego piję. Jak wiecie, nie ma on już ucha, ale kubek pozostał, także pamiątka po Darii pozostała, zresztą poza jeszcze wspomnieniami. No i tak wygląda ten album. Uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł dla każdego z Was, ponieważ każdy w swoim życiu ma takie momenty, które chciałoby w jakikolwiek sposób uwiecznić. No i myślę, że taka właśnie fotoksiążka to jest świetna okazja. Opcje okładek macie różne, ja wybrałam moment, bo to są moje momenty. To możecie zrobić coś komuś na prezent, możecie z jakiejś imprezy, możecie ślubne, z chrztu, możecie przeróżne okoliczności, okazje zebrać sobie po prostu w takim jednym miejscu. Pachnie jeszcze świeżością, słuchajcie.
Lubię zapach takiego papieru. Także tak by to wyglądało. Cieszę się, że się mogłam z Wami tym podzielić. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł też spodoba. Mam nadzieję, że w ogóle taki album Wam się podoba i że doceniacie to, że podzieliłam się z Wami moimi chwilami. No i przypominam tylko o skorzystaniu z kodu na jeszcze starą nazwę kanału Aga Cosmetic Candy. Macie 20 do 17.11. No mam nadzieję, że skorzystacie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Bardzo proszę, można sobie zastopować Aga Cosmetic Candy 20. Upoważnia Was do 20% zniżki na albumy, na zdjęcia, na cokolwiek. Także tym pozytywnym akcentem ja Wam podziękuję. Dopiję kawę. No, bo takie, to jest takie emocjonujące, słuchajcie, dla mnie. Ten album jest taki dla mnie przełomowy. Po tym wszystkim, co kurde doświadczyliśmy, mam zebrane tutaj fantastyczne momenty. No, takie zaczynające nowy rozdział. To jest taki, można powiedzieć, że to jest taka mała książka z nowym rozdziałem w moim życiu. Oczywiście są tu zdjęcia stare, ale to są takie wszystkie wyjątkowe i wszystkie perełki. Na pewno są zdjęcia, które mogłam jeszcze uwiecznić, ale to już bardziej uwiecznia mnie tak w serduchu niż na papierze, bo to dotyczą już pewnych osób, ale o których jakby nie chciałabym mówić głośno i których nie chciałabym na pewno pokazywać. Przynajmniej nie jestem na to gotowa, także polecam, bo naprawdę fajna sprawa. Ja Wam chwilowo dziękuję, dopiję moją zimną kawę, też Wam przyjdę z testem, ale już w następnej teraz części filmiku przyjdę z testem, słuchajcie, tych tuszów. Lash Revival od Max Factor, 25 funtów za oba, 13 funtów 1, 12,99, także zobaczymy. Teraz mam na sobie resztkę, słuchajcie, tych tuszów, bo jeszcze się nie domyłam, bo tak jak mówię, wstałam i miałam dzisiaj gościa. Także dopiero idę, zrobię sobie pielęgnację. Pielęgnację teraz otworzyłam, nie wiem, ale coś mi skusiło, słuchajcie, na pielęgnację tą buc... Poczekajcie, ktoś puka.